Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją, padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzyli swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto Słowo Pańskie. 6 stycznia to uroczystość. Objawienia Pańskiego, popularnie zwane Świętem Trzech Króli. Dzisiaj widzimy, że mędrcy ze Wschodu, którzy przybyli, ponieważ prowadziła ich gwiazda, poprzez to, że oglądali gwiazdy, mogli na ziemi znaleźć nowonarodzonego króla. Przybyli myśląc sobie, że jeżeli król się narodził, to na pewno w pałacu. Więc przybyli do Heroda. Herod Zwołał wszystkich uczonych, którzy mu powiedzieli, gdzie ma narodzić się Mesjasz. Czyli król żydowski, który wyzwoli Izraela spod panowania wszelkich wrogów i ustanowi wieczne królestwo. I jest napisane, że to miasto Dawidowe, Betlejem, będzie miejscem narodzin nowego króla, Mesjasza. Więc Herod wiedział. Ich tam posłał. Widzimy, że ich wiedza o Chrystusie idzie pewnymi etapami, a objawienie Boga przez stworzenie, przez tę właśnie niezwykłą gwiazdę, Bóg dał im znak. Później przybyli do Jerozolimy i dowiedzieli się o Słowie Bożym, o proroctwach, czyli kolejny znak którym jest słowo Boga. Przybliża nas do samego Chrystusa. Który jest Słowem wcielonym. I wreszcie, kiedy wyszli z miejsca, gdzie panował Herod, z tego jego pałacu, zobaczyli tę niezwykłą gwiazdę. Gwiazdę, którą trudno jakby przypisać, że to mogła być kometa Haleja, czy jakaś specjalna. Planeta, która się połączyła, nie wiem, Saturn z Jowiszem, że to było takie mocne światło, ponieważ y, wyglądała to jak gwiazda mocna, świecąca. Co wskazuje na to, że to nie była zwykła gwiazda? Otóż to, że kiedy doszli do Betlejem, ta gwiazda się zatrzymała już nie nad jakąś stajenką, nie nad grotą. Ale nad domem, i ona nad tym domem się zatrzymała. W starożytności ojcowie Kościoła postrzegali to zatrzymanie tej gwiazdy jako znak od Boga, że mamy porzucić świat pogański. Świat pogański twierdził, że wszystko jest zapisane w gwiazdach, że gwiazdy od nas są zupełnie niezależne one po prostu wędrują po niebie. Natomiast rzeczywiście Bóg jest Panem Czasu, Panem całego wszechświata i potrafi zatrzymać bieg historii życia i ten bieg odwrócić. Nie jesteśmy zmuszeni do takiego życia jako przeznaczenie, jako fatum, jako coś, co już jest nieuchronne. Jeżeli Bóg interweniuje, to zmienia naszą historię życia. I w historii tychże mędrców, magów nastąpiło pewne zatrzymanie, to, że upadli na twarz, oddali pokłon, złożyli dary. Mówimy o nich, że to było ich trzech, ponieważ były dwa, e, trzy dary: dary złoto, kadzidło i mirra. Złoto dla króla, kadzidło dla Boga, a mirra zapowiadała cierpienie i mę męczeńską śmierć. E, oni w tej postawie oddania czci boskiej wręcz, bo w tamtych czasach, jeżeli ktoś wpadał na twarz to albo przed Królem, albo przed samym Bogiem świątyni, i ten dom Chrystusa stał się świątynią, w której upadli na twarz, właśnie ci Magowie, wrócili inną drogą. Nie poszli do Heroda. To, że poszli inną drogą znaczy, że zmienili swoją drogę życia, nawrócili się. Nie wiemy, co się dalej z nimi działo. Tradycja kościoła nawet przypisuje im to, że stali się później chrześcijanami, nawet biskupami. My nie wiemy. Nie ma tego w Ewangelii Świętego Mateusza. W każdym razie nauka płynie z tego doświadczenia taka, że jakby świat pogański, który jest bardzo mocno zanurzony w magii, w astrologii, w różbach, w różnego rodzaju okultyzmie, w czarach, Rzucaniu różnych uroków, to wszystko poprzez oddanie pokłon Chrystusowi następuje oczyszczenie, odwrócenie się od tego. Już nie szukamy odpowiedzi na pytanie, co będzie w przyszłości, w gwiazdach, ale szukamy w Bogu nadziei. Oddajemy swoje życie pod panowanie Boga. W nim pokładamy nadzieję. Chodzenie do wróżek, do różnych astrologów jest grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu. Grzechem przeciwko temu, że Bóg nie jest na, na pierwszym miejscu, nie rządzi moim życiem. Zaczynam wierzyć, że to jakieś gwiazdy rządzą. To jest poważny grzech. Również poważnym grzechem jest korzystanie z mocy demonicznych. Jestem katolikiem. Chodzę do kościoła, modlę się, ale no niestety zachorowałem. No to pójdę do jakiegoś uzdrowiciela, do jakiegoś człowieka, który korzysta z jakiejś energii kosmicznej. Skąd ja mam pewność, że ta energia kosmiczna jest od Pana Boga? Czy ten człowiek oddaje część Bogu? Mogą być też takie osoby, które oddają cześć Bogu. Jeden z redaktorów yy, miesięcznika list opowiadał o takiej sytuacji, która miała miejsce w Berdyczowie. Kobieta, która na stadionie uzdrawiała, mówiła, że bardzo wszystkich kocha, kocha Pana Boga, stawiała piękne ikony prawosławne, i jakby się modliła, ale okazało się, że to była szeptucha. Osoba, która dokonywała za pomocą modlitw pewnych rytów, wydawałoby się chrześcijańskich, ale to były ryty magiczne. Przyzywała jakiejś energii, mocy, i tymi energiami uzdrawiała. I w tymże mieście Berdyczowie postanowili nie tylko katolicy, ale nawet protestanci i prawosławni, że jak jeszcze raz przyjedzie i będzie miała ten seans na stadionie, to będą wcześniej pościć, modlić się, o to, aby Duch Święty otoczył tych ludzi, którzy tam przyjdą. I rzeczywiście, kiedy przyjechała, oni usiedli później. Na samym samej górze, na trybunach, zrobili jakby taki krąg wokół tych, którzy tam byli na tym stadionie. Otoczyli ich modlitwą. I kiedy zaczęli się modlić, ta kobieta w pewnym momencie przerwała, zaczęła się pakować, powiedziała, że żadnego sensu nie będzie, ponieważ są tu tacy, którzy mi przeszkadzają. Zauważmy, że kiedyś nawet pan Harris przychodził. Był, przyjeżdżał do Polski. Haris znaczy łaska po grecku, ale czy rzeczywiście to była Boża łaska? Kiedy uzdrawiał, dajmy na to, w kościołach, to prosił, żeby to coś, czyli Pana Jezusa z Tabernakulum, wynieść, bo mówi, że to mu przeszkadza. Trzeba bardzo mocno rozróżnić magię, siły okultystyczne, które pomagają w leczeniu. Najczęściej są to siły demoniczne. Nawet nie tylko, jeżeli chodzi o czarną magię, ewidentnie wiadomo, że demoniczne, bo szkodzą, ale w białej magii też są demoniczne, choć człowiek wraca do zdrowia. Tylko, że po jakimś czasie się uzależnia od uzdrowiciela, bo przechodzi choroba z jednej części ciała na inną część ciała, co innego zaczyna chorować i staje się człowiek ciągle uzależniony od bionergoterapeuty, na przykład, od uzdrowiciela. Dzisiaj, patrząc na tych trzech, być może trzech, bo na przykład w Armenii czy w Syrii to przedstawia się ich dwunastu, aż dwunastu tych mędrców ze wschodu. Patrząc na nich, na ich postawę, warto sobie uświadomić, że kiedy zostajemy uczniami Chrystusa, mamy zmienić drogę naszego życia, powracać z powrotem na świat pogański, wchodząc do różnych propozycji. Mamy przecież w Polsce bardzo dużo takich uzdrawiaczy. Wydaje się, że nawet więcej niż księży katolickich. Mają swoje programy w telewizji. Są wróż, wróżki i wróżowie, którzy przepowiadają rzekomą przyszłość. I czy to jest obojętne dla naszej wiary, jeżeli w to wchodzimy? Nie jest obojętne. Ponieważ kiedy człowiek nie chce służyć jedynemu Bogu tylko i wyłącznie, oddawać Mu cześć i pokój, Jemu zaufać, szuka gdzieś poza Bogiem odpowiedzi na jakieś ciekawe pytania o przyszłość, wtedy dokonuje się pewnego rodzaju zdrada. Zdrada Boga. Papież Benedykt XVI, kiedy był na spotkaniu z młodzieżą w kolonii, przypomniał, że świat jest bardzo religijny. Ma pragnienie różnych form religii. Tylko, że on sobie ten świat współczesny, współczesny człowiek, tworzy religię. Nie szuka Chrystusa, nie szuka prawdziwego Boga, prawdziwego Słowa, ale szuka odpowiedzi na swoje pragnienia. Szuka tego, co zaspokaja jego pragnienia i robi sam swoją religię. Na zasadzie zrób to sam. Taki Adam słodowy, i w tej religii będzie tylko to, co będzie mi odpowiadało. Będzie tak zwana relatywistyczna religia. Może mieć nawet hasła chrześcijańskie, może być nawet chodzenie do kościoła, mogą być nawet msze święte, ale nie będzie tutaj tak do końca oddawania czci Bogu. W centrum tej religii będę ja sam. To Pan Bóg będzie musiał się wytłumaczyć, dlaczego jest tyle zła w świecie. To Jego będę stawiał na ławie oskarżenia. To Pan Bóg będę przypisywał, że jest zły. To Pan Bóg będzie musiał się teraz jakoś wykazać, żeby uzasadnić, że jest dobry. W takiej religii jest jeden mały szczegół, jak to mówił papież Benedykt. Ten szczegół polegał na tym, że ta religia nie prowadzi do zbawienia. Poprzez taką religię nie wejdziemy do nieba. I nieprawdą jest, że wystarczy wierzyć, aby zdobyć niebo. Nieprawdą jest, że wystarczy być dobrym człowiekiem, aby być w niebie. Ponieważ nie ma autosoterii, czyli samozbawienia. Jest tylko jeden zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. Nie dano światu innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni tylko Jezus Chrystus. W związku z tym. Jeżeli rzeczywiście, braci i siostro, chcesz być w niebie, odrzucaj wszystko, co na tej drodze do nieba y, zatrzymuje cię. Wszystko, co jest związane z pogaństwem, wszystko, co jest związane z magią, z myśleniem magicznym. Zauważmy, czym się różni modlitwa od magii. Modlitwa jest zupełnie czymś innym niż, niż, mod, niż magia. Można używać modlitw w sposób magiczny. Na czym to polega? Na tym, że to ja jestem tutaj panem i królem. I ja wykorzystuję moce, energię, nawet boskie, do tego, żeby przymusić je do wykonania moich próśb, moje, mojego pragnienia, do zaspokojenia moich pragnień. W magii wystarczy wykonać pewien rytuał, pewne czyny, pewne słowa, zaklęcia, wystarczy wypowiedzieć nawet nie wierząc w nie, a one zadziałają. Natomiast w modlitwie, jak to Pan Jezus nas uczył, najpierw oddajemy cześć Bogu, oddajemy się pod Jego panowanie, przyjdź królestwo Twoje i Jego rządy, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. W tej modlitwie Bóg jest tym, który mnie prowadzi. Ja mu przedstawiam swoje pragnienia, prośby, chleba naszego powszedniego, daj Wam nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I też chroń od wszelkiego zła, wybaw nas. Nie, nie prowadź do, do pokusy, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale zbaw nas od złego. O to prosimy w modlitwie. Natomiast kiedyś mi się zdarzyło, że przyszedł pewien mężczyzna, starszy człowiek, i mówi tak: Proszę księdza, ja bym to chciał, żeby, na, żeby ksiądz odprawił taką mszę świętą żeby na tej mszy świętej paliła się taka świeca yy, i ta świeca, żeby potem ją po mszy tak ją połamać, żeby ich też tak połamało jak tą świecę. Bo sądy mi nie pomogą, policja mi nie pomoże. Tylko Pan Bóg może ich no właśnie załatwić. To jest magia. I to jeszcze czarna magia. Używania mszy świętej modli do tego, żeby komuś się stała jakaś yy, yy, krzywda. To jest dopiero magiczne myślenie. Pomyślmy, czy w nas nie ma choć jakiejś części tej magii? Magii świąt, nieraz mówimy. To też jest pozostałość po pogaństwie. Ile pogaństwa zostało w naszym myśleniu, naszej mentalności? Pomyślmy, czy w naszych rodzinach nie ma jakichś form pogańskich, jakichś drzewek szczęścia, jakichś... Przedmiotów na szczęście, amuletów, Talizmanów, czy jakiś masek afrykańskich, czy jakichś innych przedmiotów, które mają przynosić szczęście. Zobaczmy, czy czasem nie zostaliśmy uwikłani w to pogaństwo. Oddajmy Panu Bogu chwałę, niech Chrystus będzie uwielbiony razem z yy, właśnie. Mędrcami ze wschodu chcemy mu oddać pokłon i powiedzieć mu niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.